jeszcze miałem takie pytanie. Tytułuje się pan jako hrabia, a jak pana ojciec na przykład się podpisywał, to on z tego tytułu nie korzystał, tak zasadniczo. To skąd mało, to mało, ale... Ale było... zdarzały się przypadki? Tak. Na przykład jak pisali o ślubie naszym rodzicom, to pisali hrabia Pruszyński. Tak. Więc, a skąd te różne takie wątpliwości pochodzą czasem? Problem polega na tym, że po pierwszym rozbiorze wszystkim, którzy mieli jakieś tam osiągnięcia, Austriacy dawali tytuły. No taki hrabia austriacki, taki ukształtowało się takie po prostu powiedzenie. I część rodziny, która była pod zaborem austriackim, dostała, a część nie dostała. Potem czuli się niedowartościowani. No i w końcu mój dziadek załatwił sobie i to bodajże naprawdę 12 lutego 16 roku w Heroldii Rosyjskiej. Już w Heroldii Rosyjskiej. Jeszcze rosyjskiej. Przed rewolucją. U mnie na Białorusi, a czyli tam wszędzie mówiono i tak dalej, czasami, ale była taka historia, że w Toronto zmarła żona mojego przyjaciela i on mi dał wielką skrzynię jej ciuchów. Ja połowę wyrzuciłem, ale połowę wziąłem i przywiozłem na Białoruś. I dałem takiej znajomej w Nowogródku, Tatianie, jeszcze pewnie się nazywa. Saruk, tak? Saruk. I powiedziała: Tatiana, słuchaj, ale ty musisz za świętej pamięci dać nam wsze. No i poszliśmy do kościoła, tam był Diemianko proboszczem. No i dał i Diemianko nas zaprosił na kolację. No więc poszliśmy na tą kolację i nagle na kolacji zjawił się profesor Polak z konserwacji zabytków, który robił coś tam z Muzeum Mickiewicza. Jak się dowiedział, że jestem pruszyński, panie hrabio, jak się cieszę, że mam... ale dokładnie takiej roli. Ja mówię, dziękuję bardzo. Ja potem nie wiedziałem, co z tym fantem zrobić. Ale Tatiana nadała to na misk. Jak było, ze mną była konferencja prasowa, to zostałem przedstawiony graf pruszyński. Ja używam słowo raczej graf, nie hrabia. Po rosyjsku. Po rosyjsku. I nawet nie widziałem, czy używać, czy używać. W końcu używam to w pewnym stopniu jako nie pseudonim, nie? Używam. Ale powiedzieli, używaj, bo to świadczy, że ty jesteś inny. I kiedyś któraś z tych gazet zaczęła powodpiewać. Nasza Niwa chyba. Taki artykuł kiedyś kilka lat temu puściła, że nie wiadomo, czy tam rzeczywiście ten tytuł hrabiowski się należy i tak dalej. Różne te wątpliwości szły. Ja akurat znalazłem taki herbarz, w którym to było napisane. I na sebry spotkanie mówię, no gdzie jestem, przedstawić się tej gazety. Tutaj jest w tym herbarzu. Ale wiesz, mógłbym pokazać jakąkolwiek książkę. Ale wiesz, ponieważ nie należy do moich zwyczajów kłamać, więc akurat miałem wtedy herbarz. Nie jest taki, nie nas bardzo znany, ale jest taki. No i tak to było. I jest to, ja w Polsce nie używam. Mówiłem, ja się przedstawiam w tej chwili normalnie graf pruszyński, wiesz, zawsze. Ale nie używam tytułu hrabiego. To jest, zawsze mówię, przedstawiam się graf pruszyński, kropka. Jasne. A tak to było śmieszne, że właśnie dobry uczynek, msza za świętej pamięci Łubieńską załatwiła to sprawę. Zresztą dwa lata temu Tatianę spotkałem na takim noworocznym przyjęciu u któregoś z Radzi, u Maćka Radziwiła. I tak było. Dobrze.